Cześć. Dzisiaj robimy taką miejscówkę. To jest w sumie taka nowsza miejscówka, trochę zmieniłem miejsce. Odjechałem 5 km od swojej miejscowości. Jestem pod nieopodal trochę innej. Ale tutaj miałem pierwszy sygnał, już zakopałem dziurę. Skoczyła taka łyżeczka, łyżka właściwie. Duża. Tak ona wygląda. Oczywiście jak zwykle zrobię zdjęcie w domu. No, tak kręcę się od godziny po tym polu i w sumie same śmieci były. Dopiero tutaj coś ciekawszego. I oby tak było, oby tak było. Dobra, to na razie tyle. I do następnego. Zaczynamy nagradzać. Widzę monetka, 3 feningi. Stan taki zajechany dość. Ale cieszy, cieszy. To najważniejsze. Dobra, idziemy w kierunku tego lasku i zobaczymy, co dalej będzie. Mam nadzieję, że coś ciekawego. To na razie tyle i do następnego. Tu mieliśmy kolejny sygnał. Skoczyło coś takiego, taki odłamek mały. Tak on wygląda. Dobra. Jeszcze wrócimy. Jest trochę błotka, ale nie szkodzi. To na razie tyle i do następnego. Mieliśmy teraz pole. Jesteśmy na takim. I tutaj pierwszy sygnał. Jest tylko tutaj guziczek. Kiedyś pracował w tej cegielni, ale to w latach 80. No nic, ja tutaj jeszcze się trochę pokręcimy i zobaczymy, co będzie. Także to na razie tyle i do następnego. I tutaj mieliśmy kolejny sygnał, wyskoczył taki element. Tak, sobie. No, trochę wieje nam, będę mówił głośniej. No, od jakiejś maszyny chyba, pewnie. Dobra. Idziemy dalej i zobaczymy, co będzie. To na razie tyle i do następnego. Tutaj kolejny sygnał. Taka klamerka wyskoczyła. Tak ona wygląda. Tak ją pokażę może. O, pole jest na pewno ciekawsze jak tamto. Tam pokażę. W sumie nic nie było takiego. Będzie widać. No widać ten pałac. Jest, jest. Dobra. Jak coś jeszcze będzie, to będziemy nagrywać. Jak nie, to spodziewamy. Podsumowując dzisiejszy dzień. Szału nie było, ale tak. Na początku ta łyżka wyskoczyła. Później ta monetka, czyli 3 feningi. Tak to wygląda. Później taki jeden odłamek mały. Ale to już. Teraz jest ten guzik. Na sprzączkę jeszcze nie mamy sprzączka. I tak jeden element i tak wszystko. Szału za bardzo nie było. Nie? A to co chodziłem, to mówię, no przez parę dni było tak pusto, że naprawdę. Dopiero tutaj sypały się sygnały, ale sam. Jeszcze jak dojadę do domu, to oczywiście przed montażem filmiku zdjęcia artefaktów.